Cześć, witam wszystkich. Kontynuujemy naszą podróż po internecie. Tym razem będzie to wizyta na stronie Arma Hobby, gdzie, jak wiadomo, można zobaczyć nie tylko produkty rzeczonego producenta znakomitych modeli, ale też różne inne ciekawe propozycje modelarskie, jeśli tak można powiedzieć. No to nie zwlekajmy. Zapraszam bardzo serdecznie na zasadniczą treść odcinka, że tak powiem. To miłego oglądania. Spójrzcie, moi drodzy. Mamy tutaj stronę firmy Arma Hobby. Tak jak zapowiedziałem, reklamują się oni w tej chwili pięknym Hurricanem, Sea Hurricanem właściwie, w wersji 2C. To jest akurat skala 1 do 48. Ale może najpierw zajrzyjmy właśnie tutaj do sklepu od tej strony. Popatrzcie, oni tutaj często pokazują nowości firmy Hobby 2000. I tu mamy dwa na przykład bardzo ciekawe Heinkle 111, jeden w wersji D, drugie oznaczenie tej serii. Właściwie to były takie trochę zmodyfikowane bombowce w wersji P z dodatkowym systemem radiowym. Oczywiście sama wersja P też jest. Mamy U87, dość ciekawe modele. No i tutaj Crusadery. Jak ktoś nie wie, no to są to wszystko przepaki z bardzo renomowanych firm, takie jak Hasegawa w przypadku Henki, czy Akademii w przypadku, bodajże Akademii chyba w przypadku Crusaderów, ale nie jestem tego pewny, musicie to akurat sprawdzić. No i tutaj mamy właśnie kategorie też różne na blogu. Oni zajmują się też tutaj właśnie ataką i tak dalej. No ale przejdźmy może tutaj właśnie do modeli pojazdów jeszcze. Zobaczmy. Tu jest głównie skala 1 do 35, ale jest taki ciekawy zestaw w skali 1 do 72. To jest przepak bodajże Akademii, o ile dobrze pamiętam. No i cóż, nie są to jakieś super wspaniałe modele. Akademii jednak nie do końca potrafi robić te małe pojazdy. Głównie chodzi tu o koła, ale koła można dostać też od innych producentów jako aftermarket, więc nie odrzucałbym tego zestawu a priori, że tak powiem, od razu. No, sam go mam i myślę, że zwłaszcza ze względu tutaj na kalkomanie, może być to coś bardzo interesującego. No i to może tyle, jeśli chodzi o pojazdy lądowe tutaj. A teraz przejdźmy do samolotów, no bo to jest rzecz tutaj bez wątpienia znacznie ciekawsza i może od razu do skali 1 do 72. No i tu oczywiście są wszystkie flagowe produkty Army Hobby, Iskra P7, może kiedyś jeszcze P7 trafi na warsztat i Iskra może też, ale nie jest to na razie przecież sądzone. Oczywiście Hurricane, no część jest wyprzedana. Tu na przykład mamy Hurricana w barwach z frontu wschodniego. Mam ten zestaw i możliwe, że kiedyś trafi na warsztat. Tutaj z kolei pustynie zachodnie. No różne ciekawe rzeczy. Nagradzane medalami z model fana. Znane dosyć dobrze. No i właściwie to jest sekcja tylko Army Hobby. Tutaj Sea Hurricane, który też może kiedyś trafi na warsztat. No ale tu już kończy się sekcja właśnie naszego rodzimego producenta i mamy różne inne rzeczy ciekawe od Eduarda. Nowy Messerschmitt 109 w wersji F. Tu jest akurat dual combo. No i oczywiście różne inne maszyny. Tutaj, tak wiem, że milion razy powtarzam słowo tutaj, ale cóż, zobaczmy może
na ten zestaw. To jest właśnie Erla Canopy, czyli wersja z systemem Erli. To jest oczywiście już z Izraela. I cóż, jako że wiecie, że moje doświadczenia z taką awią są niezbyt ciekawe, więc mam też taką nadzieję, że jeszcze ona kiedyś trafi na warsztat. Edward wyprodukował też tutaj całkiem ciekawego BF-109F2, tutaj akurat z operacji Barbarossa. No i oczywiście są te wcześniejsze Messerschmitty w wersji E. Tu akurat, wiadomo, to jest przepak ze Special Hobby. Tak, no i tu różne inne produkcje. MiG-25 UTI, czyli wersja ćwiczebna. Ciekawa całkiem maszyna, tu jest w wersji Profipak. No i nie ukrywam, że chętnie gościłbym ją na moim warsztacie. Już kiedyś miga sklejałem, myślę, że czas też na kolejnego. No i tutaj oczywiście wprawdzie to już jest raczej niedostępne, tak samo jak ten chyba Profipak też, no ale jakoś go może dostanę. Tutaj mamy też z Army Hobby Hurricane'a, który jest tu spakowany przez Edwarda. Większość z tych zestawów niestety no już nie jest za bardzo dostępna, więc cóż, przejdźmy może dalej. No i tu zobaczmy jeszcze może sekcję kalkomanii i plików 3D. Żeby nie przedłużać, no to zobaczmy właśnie to. Tutaj mamy takich producentów jak na przykład Model Maker, tu są samoloty Stanisława Skalskiego, czy oczywiście Exito. Oni tu przygotowali różne kalkomanie, na przykład do Jaka 1B i też parę innych do 11. To są akurat oczywiście tych mody Hurricane'ów i tak dalej. No typowa oferta. Ale zobaczmy na koniec tutaj plik 3D. To jest samej Army Hobby, to są rakiety wydrukowane w 3D, rakiety RS-82 razem z podwieszeniami. Tak one właśnie wyglądają. No i trzeba to odciąć i można podkleić, podwiesić pod model. Tu akurat jest podwieszone to pod Hurricane'a, bo jak wiemy, Arma Hobby wydaje teraz Hurricane'a w barwach wschodnich. No tu trwa przedsprzedaż. Spójrzcie zatem. No bardzo ciekawa rzecz. Czy coś więcej można zobaczyć? No można. Popatrzcie. Na zakończenie właśnie tego dzisiejszego filmu tu zaprezentuję właśnie ten schemat, to ten zestaw. Kilka bardzo ciekawych malowań, zarówno sowieckich, jak i brytyjskich, latających również tam, operujących z tamtego około murmańskiego rejonu. Co ciekawe, samoloty są w wersji tropikalnej, niektóre jak widzimy. Interesująca, ciekawa propozycja Army Hobby. Ramki standardowe, takie jak we wszystkich Hurricane'ach. No tu oczywiście jest ramka bodajże w wersji B, no, nawet chyba nie bodajże. No i są też dodatki 3D. Ogółem naprawdę wszystko to jest bardzo interesujące i sądzę, że godne polecenia. Tak właśnie się ten zestaw prezentuje. No i myślę, że to są takie najciekawsze rzeczy, jakie można znaleźć na stronie Army Hobby. No jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście zadajcie je chętnie, nie ma tu problemu. No i myślę, że to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o stronę Army Hobby. No i to jest już wszystko w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu ponownie się zobaczymy. No i coś równie interesującego uda się mi Wam przedstawić. Na razie bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje.
wszystkie komentarze, wszelką pomoc, wszelkie wsparcie. Bardzo jestem Wam za to wdzięczny. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!